Kiedy przyjechałam do Gruzji, zorientowałam się, że nie ma tam stacji prezentującej muzykę klasyczną. Co najwyżej można było usłyszeć kilka godzin takich programów na antenie zwykłego radia. Czegoś mi brakowało. Kiedy zostałam pierwszą damą, pomyślałam, że to może jest szansa stworzenia takiej stacji. Teraz to radio ma już 3 lata. Wciąż jeszcze jesteśmy bardzo młodą stacją. Musimy się wiele uczyć. W swoim najbliższym programie opowiem o podróży do Polski. Zagramy muzykę polskich kompozytorów. Może Pendereckiego, może Chopina. My, Gruzini i Polacy, mamy wiele ze sobą wspólnego. Historia, pragnienie walki o wolność, bardzo silne w przypadku obu narodów. Jesteście dla nas jak most między wschodnią i zachodnią Europą. Życzę Wam sukcesów, wielu słuchaczy. Mam nadzieję, że będziemy współpracować. Może przetłumaczymy niektóre z Waszych programów i zaprezentujemy u nas. Może też zaproponujemy Wam nasze programy. To byłaby wspaniała okazja przybliżenia polskim słuchaczom gruzińskiej muzyki. RMF Classic. Muzyka z klasą.